Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo 2 młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Scena z dzisiejszej dobrej nowiny ukazuje nam 3 pokolenia. Starzec Symeon, małżonkowie Józef i Maryja oraz dziecię Jezus. Wzrok Symeona słabnie, jego oczy powoli gasną. Ale zanim jego powieki się zamkną, Bóg spełnia swoją obietnicę i na własne oczy widzi on Zbawiciela świata, wyczekiwanego Mesjasza. Całe swoje długie życie czekał na ten jeden dzień, aby móc ujrzeć Syna Bożego. Jego pragnienie się spełnia. Starości nie mierzy się liczbą lat, ale mądrością. Mądrym jest ten, kto wyczekuje spełnienia obietnic Bożych, a nie pokłada ufności w ludziach lub książętach, jak podpowiada nam psalmista. Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Jest On zawsze prawdomówny i wierny swojemu Słowu. Uchwyćmy się dziś Słowa Bożego jak pewnej skały, tak jak uczynił to święty Symeon. Zwróćmy uwagę jeszcze na jeden szczegół. Symeon ujrzał coś, czego nie potrafili jeszcze dostrzec sami rodzice Jezusa. On nazywa to niemowlę światłem na oświecenie pogan i chwałą ludu Izraela. Nie wypowiada tych słów sam od siebie, lecz prorokuje pod natchnieniem Ducha Świętego. Jednakże łaski tej dostępuje dzięki swojej niezachwianej wierze i ufności pokładanej w Bogu. Jego słabnące oczy widzą coś, czego później nie będą w stanie zobaczyć oświecone umysły możnych tego świata. Prośmy dziś o taką pokorę i wierność Słowu Bożemu, abyśmy potrafili, jak Symeon, dostrzec spełnienie się obietnic Bożych w naszym własnym życiu.